No dzień dobry, siemanko, witam wszystkich serdecznie, Michał Michalski z tej strony. Drodzy Państwo, zapraszam Was na pierwszego vloga na tym kanale. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Michał Lewicz, Michalski to taki trochę przydomek. Prowadzę kanał o kryptowalutach, a ten kanał będzie taki bardziej vlogowy, shortowy i zobaczymy, co tu się będzie odwalało. Także zapraszam na pierwszego vloga, yo! Wiem, że jest ciemno, bo tak jest, bo jest rano. Mieszkam w Norwegii i o 7 rano, prawie 8 jest ciemno. No. Dlatego zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale będę starał się nagrywać. Idę dzisiaj do lekarza zrobić badania krwi. Dobra, zapalmy to światło, bo to bez sensu trochę. Niedługo będę nagrywał unboxing takiego portfela sprzętowego, dlatego on jest jeszcze zapakowany. I tu jeszcze czytam taką książkę. Ostatnio trochę zawaliłem, przez miesiąc jej prawie nie dotykałem, ale jak ją przeczytam, to Wam rozdam ją, tylko na tym drugim kanale. No i śmigamy na busa. Można się kawałek przejść, skoczyć w busa i później do lekarza i zobaczymy, co dalej. Trochę śniegu ostatnio popadało, ale nie jest źle. Jaki tu ruch w ogóle z rana? Co tu się dzieje? Albo może po prostu dawno mnie o tej godzinie nie było na dworze. Jestem na przystanku, to jest generalnie ten sam przystanek, z którego zwykle jeżdżę na lotnisko, bo mój lekarz jest w połowie drogi na lotnisko. To jest w ogóle inne miasto, no ale tak to wygląda, że ja mieszkam tam w Stavanger, tam już jest Sadnes i za każdym razem jak przejeżdżasz, to musisz przejechać przez bramkę i zapłacić karze, nie? Dlatego w sumie sprzedałem wkłada, chociaż wkłada nie musiałem płacić bramek, ale sprzedałem, bo go nie używałem, stał się tylko ten, próchno się z niego robiło. Auto mi nie jest potrzebne, bo nigdzie nie jeżdżę, nie jeżdżę do pracy, także jest git. Jadę sobie busem bez biletu. No i jesteśmy, wschód słońca. Gdzieś tam w oddali i śmigamy. Tam idziemy właśnie. Coop Mega. To jest taki supermarket, ale gdzieś tam jest też mój lekarz, klinika. Tam w tamtą stronę, tam jest lotnisko w ogóle. Albo tam może bardziej. Tutaj macie o, elektryczne rowery, proszę bardzo. Trochę przyśnieżone, bo chyba mróz jest. Normalnie jest zimno. Czekanie Wam mogę pokazać. Jestem oczywiście sam. Uważymy się. W ubraniach to trochę oszukuje. Wciągnijcie to. I tutaj się normalnie płaci. Wpisujesz swoją datę urodzenia i płacisz kartą. No i pobranie krwi 271 koron, czyli jakieś 140 zł, coś takiego. Teraz możemy zjechać na dół i iść do sklepu, bo tu jest taki sklep, którego nie ma u mnie w okolicy. Także pójdziemy sobie na zakupy, pokażę Wam ceny. Obczajmy sobie norweskie ceny, co tutaj możemy znaleźć i czego nie możemy znaleźć. Także wbijamy przez windę do sklepu zaraz. Proszę bardzo. Koszyk by nam się tu przydał. Jeśli chodzi o te ceny, to musicie sobie dzielić na pół, czyli jedna korona to jest około tam 50-40 groszy, nie? Mnie to oczywiście najbardziej interesuje mięso. Jeśli chodzi o kurczaka, 50 zł za kilogram. Tak? Tak. Nie, za 750 gram, ale jaja. Ser, świnia to tania akurat, 15 zł za 400 gram. Tu co, to są sajgonki chyba. Tutaj mamy więcej świni,
mi trochę wołowiny i lama, ale nic konkretnego tu nie widzę, kurde. Tu jest jakiś entrykot. W Norwegii bardzo popularne są też parówki. Jest 1 200 000 różnych rodzajów parówek. Generalnie ze wszystkiego. Tutaj widzę, są takie lepsze trochę steki, ale ceny powalają, nie? Mięso mielone, elegancko. O, tego stoiska właśnie szukałem. Tu jest garmażeria jakaś, rzadko spotykana generalnie. Ryby, łososie, proszę bardzo. Duble. Na pewno wielu z Was interesuje też piwo, więc piwo generalnie, no... Proszę obczaić sobie ceny. Za puszkę musicie zapłacić 2 dychy, jeśli pijecie cydera, i 15 dych, jeśli pijecie jakieś normalne piwo, takie kraftowe, to są, no, kosmos raczej. Nie wiem, nigdy tego nie próbowałem. Tu są jeszcze takie, też bardziej takie lokalne. No i Bulmers, to wiadomo. A tutaj są klasyczne, czyli Tuborg 28. Serdecznie polecam. Carlsberg podobnie, tam 33. O. W Norwegii bardzo popularne też są mrożone pizze. Tu mamy promocję 3 za 100. Całkiem spoko, ale ja podziękuję. To jest taka najbardziej popularna pizza tutaj w Norwegii. 68 koron, czyli jakieś 3 dyszki. O, ta jest spoko. A takie normalne, to wiadomo, kosztują 2-3 razy więcej w pizzerii, no nie? Tutaj dobra promka, energetyki bez cukru za 5 koron. Zwykle takie są po 20-25. Jeśli ktoś je chipsy, to też tak mniej więcej 30-20 koron, coś takiego. Jakieś snaki tutaj macie, też mniej więcej podobne ceny. Orzeszki 60. I chyba skorzystam sobie z tego baru sałatkowego. Zawsze są dość dobre produkty. Tu macie sztos kurczaka i wszystkie warzywka i tak dalej. Coś takiego tu stworzyłem. No i tyle. I zawijamy. No, takie polowanie średnio udane. Mięso drogie, mało tego mięsa, mały wybór. Coś tam wziąłem. Wziąłem jeszcze tego energy drinka i lecimy stąd. W ogóle w Norwegii jest tylko kilka takich sieciówek. Także właśnie jedną odwiedziliśmy, to jest Coop. Oni tam mają, no, takie pośrednie w sumie produkty. Tutaj jest jedna, wam pokażę. Rema 1000. Coop jest tam. Coop jest, ten jest mega, a jeszcze jest ekstra. Ten ekstra jest trochę tańszy od mega. I mamy jeszcze sieć taką Kiwi. Kiwi to jest coś takiego jak nasze żabki. Tam jest właśnie jeden Kiwi. Czajemy to Kiwi. Zajrzymy, tylko nie będziemy wchodzić do sklepu. O, to jest taki trochę większy nawet. Taki trochę większy. Dobra. Tyle nas tu widzieli. I tam są jeszcze 2 sklepy, o których wam nie powiedziałem. Extra i Europris. No i każdy z tych sklepów ma trochę inny asortyment, który jest w ogóle mega ograniczony, bo no i oni mają tutaj monopol. Generalnie nie przyjmują za dużo produktów z zewnątrz. Nawet Red Bull, jak chciał tutaj wejść na rynek norweski, to musiał zmienić swoją recepturę. I na przykład my nie mamy KFC, bo KFC ma sekretną recepturę, która jest tam gdzieś trzymana w jakimś specjalnym sejfie. I nie mamy KFC, a ja bardzo lubię KFC. Także liczę na paczki z Polski od Was. Dzisiaj zafunduję Wam wycieczkę po sklepach. Tutaj jest jeszcze jeden sklep, właśnie ten, którego nie pamiętałem. Helgo Menu się nazywa. Obczajmy, tam też jest, można dorwać jakieś spoko mięso. Także zobaczymy. O, i później wejdziemy jeszcze sobie tutaj. Tu jest monopolowy. Widzę, że oni też tutaj mają bar sałatkowy, ale bez kurczaka niestety. I lecimy po mięso. Owoce morza. Łososie, inne sprawy.
tu mrożonki. Mamy sery. O, tu jest coś, co by mnie interesowało. Tutaj znalazłem trochę wołowiny mielonej. 100 za 300 gram. I tutaj jest trochę takiej pakowanej. Entryko na przykład za 2 dyszki w promocji. Tylko to jest 200 gram chyba. Mały. Kamerą wśród mięsa z Michałem Makłowiczem. Jeśli chodzi o ten monopolowy, to musimy poczekać na jego otwarcie, ale ze względu na to, że takich sklepów nie ma dużo, jest tam po 2-3 w każdym mieście, to musimy tutaj wbić, bo przeczujecie tutaj mega szok. Więc krótka historia o sklepach monopolowych. Są one otwarte od poniedziałku do piątku, godzina 10 do 18. W weekendy to tam jakoś inaczej funkcjonuje. Generalnie w niedzielę jest prawie wszystko tutaj zamknięte. Tak samo jak w Polsce. A w sobotę tam chyba do 15 oni sprzedawają, czy coś takiego. Ja nie wiem, bo ja za bardzo nie odwiedzam, nie korzystam. A powód poznacie, jak wejdziemy już do środka. Wstaje słońce w ogóle nad McDonald'em. Uwaga, wbijamy. Hej, hej. Tą powinniście znać. Tutaj kosztuje 230 zł. Rykus. To jest jakaś duża flaszka. Za 1000, 500 koron. Taka mniejsza w normalnej cenie. Znaczy normalnej zależy dla kogo. Jeśli chodzi o winka, to generalnie najlepiej się opłaca właśnie w torbie wziąć. Tam 3 litry. Nie, to jest 1,5 litra, chyba 300 koron. A w butelkach, no to butelka około 80 zł. 100, zależy co tam chcecie, w czym się lubujecie. Whisky, proszę bardzo. Ja ci nie mogę, desperadosa biorę, desperadosa, Jezus. Tutaj macie koniaki, też bardzo popularne w Norwegii. I akwawit. To jest taki specjał po tłustym jedzeniu na trawienie. Tutaj wam mogę pokazać taką opcję, jak można fajnie obejść przepisy. Generalnie w sklepach nie wolno sprzedawać tytoniu, więc oni sprzedają tylko kody kreskowe, które się skanuje tutaj i wyskakuje wam paczka normalnie z tego, z szuflady, nie? Tu, ciach. Skanuje się kod i wyskakują szlugi. Co ciekawe, w Norwegii każda paczka fajek wygląda tak samo. Każda ma taki brudno-zielony kolor. Nie ma tylko napis, co to tam jest, czy Marlboro, czy jakieś Elemy. I bardzo popularny jest tytoń, bo no, jest bardziej wydajny chyba. I tutaj ludzie też biorą coś takiego jak snus, takie torebeczki właśnie z tytoniem, które wkładają sobie gdzieś tam między dziąsło i oni to żują. I to jest bardziej popularne, a tak to w sumie nie wolno palić praktycznie nigdzie. No i jak idziesz do sklepu, to nie wiesz, co masz kupić, bo każda paczka wygląda tak samo. Także dla takich początkujących palaczy to jest bardzo trudne, żeby w ogóle się tu ogarnąć, bo nie wiedzą, co mają kupić, nie? I tego nigdzie nie ma. Także no w sumie spoko. No niby spoko, ale wiecie, jak ktoś chce palić, to czemu mamy mu zabraniać? Chce się truć, niech się truje. Takie jest moje zdanie. No i elegancko, busik za 3 minutki. I śmigamy. O, proszę bardzo.
No i jesteśmy. Generalnie Norwegowie są chyba mistrzem budowy, przebudowy, kopania w drogach, szukania oleju i czegokolwiek oni tam szukają. Chyba każda droga, przez którą przejechaliśmy dzisiaj, jest w remoncie. I teraz w sumie nie mam, skończył mi się chodnik. No, a ja nie chcę iść tam, ja muszę iść tam. I tutaj jest zamknięte, i tam też jest zamknięte, ale jakoś sobie poradzę. W sumie, to żeby ludzie mieli gdzie chodzić, oni tu zrobili specjalny chodnik. Znaczy, kawałek ulicy tu wylali, asfaltem wylali. No tego tu wcześniej nie było. No i elegancko, no. No więc możemy się brać do pracy, rodacy. Włączamy sprzęt i lecimy z tym. Ta-da! No i dobra, i przygotowałem materiał na dzisiaj. Będzie miks miksów, combo kombosów, airdrop NFT, mega info. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę się w ogóle trochę uwijać, bo za godzinę mamy kola ze Space Cartels i pewnie jutro też będzie takie wideo update, ponieważ no po lunchu wyszło tam, że musimy kilka rzeczy dopracować, tak jak zwykle zresztą, po to to właśnie odpalamy modułowo, żeby nie trzeba było zmieniać całej gry, tylko sobie powoli po prostu dopracowujemy kolejne części. No dobra, lecimy. Dobra, już po robocie zrobiłem, zobaczcie, ile się naciąłem. Ciach. Jest tego sporo. Jest tego bardzo dużo. I już tutaj to wleciało na kanał, tylko dopisuję timestampy i jeszcze dałem info o NBX-ie, gdzie Was serdecznie zapraszamy 24 maja do 25 do Warszawy. A, no i jeszcze tutaj napisy sobie robię. O, proszę bardzo. Na przykład weźmiemy, a chińskiego weźmiemy. Tłumacz mi to, gościu. Dobra. Zawsze mam problem, nie wiem, jak mam kończyć te vlogi, a tak tym z takim tu kończyć to trochę słabo, wydaje mi się. Chciałem Was zabrać na plażę, ale tam bardzo mocno wieje, także musiałem się tutaj schować. No i chyba będziemy kończyć tego vloga. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Nie wiem, jak często będę je tutaj wrzucał, ale będę się starał być regularny. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze chcielibyście, żebym Wam tutaj pokazał. No i co, łapki w górę, zostawcie suba, siemanko, pozdrówki, yo!